Usza Rutkowska, witam Państwa w poniedziałek 9 stycznia. Dzisiejsi solenizanci są urodzonymi optymistami, często spadają na cztery łapy i lubią dominować, zwłaszcza w związku. A teraz pora zacząć horoskop dnia. Zapraszam. Koziorożcu, dzisiaj znajdziesz się pod wpływem koniunkcji Marsa z Uranem. Wykorzystaj to i pochwal się swoimi nowymi pomysłami. Czas sprzyja też rozmowom na ciekawe tematy. Oferty zawodowe będą interesujące. Analityka w uczuciach nie zdaje egzaminu. W interesach powodzenie. Pamiętaj o ćwiczeniach pobudzających krążenie. Wodniku. Sprawy, którymi się dzisiaj zajmiesz, przyniosą Ci więcej korzyści, niż się tego spodziewasz. To Ci pozwoli poczynić pewne kroki w kierunku poprawy swojej sytuacji finansowej. Rady przyjaciół okażą się bezcenne. Porozumienie z ukochaną osobą może być jednak trudne. Nie bój się nowych wyzwań i zdecyduj na małą głodówkę oczyszczającą. Ryby, podejmowanie trudnych i odpowiedzialnych decyzji nie sprawi Wam dziś trudności, zwłaszcza sprawy wymagające kreatywności mają teraz szansę powodzenia. Bądźcie stanowcze, a przeforsujecie swoje plany. Zacieśniajcie więzi rodzinne. Sukces jest teraz na wyciągnięcie Waszych rąk. Odżywiajcie się zdrowo i regularnie. Baranie, odczujesz dziś przypływ pozytywnej energii. Postaraj się ją właściwie wykorzystywać, ale nie planuj wielu zajęć. Zaś te, których się podejmiesz, wykonuj solidnie. Wszelkie zmiany wymagają uwagi. Bądź bardziej aktywny w sprawach sercowych. Mniej mów, więcej działaj. Kontroluj swoje ciśnienie krwi. Byku, dzisiejszy sekstyl Marsa z Uranem wpłynie pozytywnie na Twoje działania. Łatwiej niż zwykle uda Ci się nawiązać kontakt ze współpracownikami. Możesz liczyć na pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw. W domu nie grożą Ci konflikty. Bądź aktywny i twórczy. Jak najczęściej przebywaj na świeżym powietrzu. Bliźnięta, pozytywne wpływy Urana zapewniają Wam dziś pracowitość i niezależność. W pracy będziecie odważne i pewne siebie. Wszelkie decyzje powinny być jednak podejmowane ostrożnie, bo łatwo popełnić błąd. Dzień sprzyja sprawom sercowym. Realizujcie swoje ambicje. Nie marnujcie czasu na telewizor. Raku. Nie wszystkie sprawy ułożą się dziś tak, jak tego oczekujesz. Pojawią się jakieś nowe, nieprzewidziane przeszkody. Ich przyczyną jest źle aspektowany Saturn. Poniesione porażki mocno Cię jednak zdołują. Ważne decyzje skonsultuj ze swoim partnerem. Sytuacja nie sprzyja spokojnej dyskusji. Dopaść Cię może apatia i zniechęcenie. Lwie, łatwiej dziś będzie o współpracę i porozumienie z otoczeniem. Nie forsuj tylko żadnych spraw na siłę. Dokładnie sprawdzaj otrzymane wszystkie informacje. Niektóre mogą zawierać nieścisłości i błędy. W miłości radosne chwile. Spodziewaj się poprawy w finansach. Nie bagatelizuj najmniejszych swoich dolegliwości. Panno, sekstyl Marsa z Uranem sprzyja dziś odważnym i nowatorskim działaniom. Wszelka inwencja twórcza i wynalazczość mają szansę powodzenia. Twoje działania muszą być jednak przemyślane i bezpieczne. Zadbaj, by Twój związek był stabilny. Sukcesy są bardzo prawdopodobne. Wysiłek fizyczny rozładuje nagromadzone w Tobie napięcia. Wago, to będzie pomyślny dzień. Powiodą się zaplanowane zadania i sprawy. Uzyskasz też pomoc od osób, których do tej pory nie brałaś pod uwagę.
unikaj tylko nadmiernej spontaniczności i nieprzemyślanych działań. Nowy romans będzie szczęśliwy. Możesz liczyć na dobrą współpracę. Nadmierny wysiłek fizyczny nie jest teraz Ci wskazany. Skorpionie, możesz dziś dużo osiągnąć, zwłaszcza jeśli się dobrze zorganizujesz. Pracy ma szansę uzyskać poparcia osób wpływowych. Nic nie powinno stanąć Ci na przeszkodzie w realizacji nowych przedsięwzięć. Przygotuj się na atak Amora. Nie zwierzaj się nikomu ze swoich pomysłów. Alkohol i papierosy przyspieszają procesy starzenia i o tym pamiętaj. Strzelcu. Dzień pełen nerwowych napięć i konfliktów z otoczeniem. Atmosfera nie sprzyja porozumieniu, a chaos organizacyjny skupieniu się na pracy. Staraj się zapanować więc nad emocjami i swoim rozdrażnieniem. Korzystaj z przychylności Wenus. Niektóre informacje zachowaj tylko dla siebie. Osłabiony organizm jest podatny na choroby i o tym też musisz pamiętać. Na tym kończymy nasz dzisiejszy program. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy horoskop dnia. Do zobaczenia.